to Duch Święty wzbudza dobre intencje w naszych sercach. Duch Święty wzbudza dobre intencje w naszych sercach. Albo na przykład jakiś zabójca, morderca, czy człowiek, który przez całe życie źle czynił, nagle ni stąd, ni zowąd staje się człowiekiem wierzącym. Skąd to się bierze? Samo mu przyszło? Nie. Duch Święty sprawił, że w jego sercu powstał taki zamiar, taka chęć. I tu jest ten moment kluczowy. Czy my pójdziemy za tą intencją, za tym natchnieniem, czy powiemy sobie, a teraz nie mam czasu, teraz jestem zmęczony, teraz mam inne rzeczy do zrobienia. Moi drodzy, Duch Święty ciągle zsyła nam swoje inspiracje, natchnienia różnego rodzaju, dotyczące również codzienności, ale zawsze w świetle Ewangelii, zgodnie z Ewangelią. Trzeba te natchnienia brać, podejmować, realizować je, nie bać się, nie odchodzić, nie uciekać. Duch Święty uzdalnia nas do wielkich rzeczy, ale powiedziałbym tak, że w sytuacjach oczywistych, na przykład na tej mszy świętej, wszyscy są pobożni, ręce trzymają złożone, patrzą się na ołtarz, nikt nie rozmawia, dzieci mają do tego prawo, bo są dziećmi, wiadomo. Ale wszyscy zachowują się tak, jak się należy, bo wiemy, że inni na nas patrzą, że tak mamy się zachować, prawda? Ktoś sprawuje jakiś urząd, no pilnuje się, żeby wszystko było dobrze, bo zaraz przyjedzie CBA i będą problemy, a więc trzeba pilnować, żeby wszystko było dobrze. A więc w sytuacjach takich, jak gdyby oczywistych, które wymagają od nas jakiejś postawy, bo jesteśmy, jak to się mówi, na widoku publicznym, wszyscy potrafimy się zachować. Człowieka poznaje się po tym, jak wykonuje rzeczy powszednie, codzienne, nie te wielkie. Nie te rzeczy, za które otrzymuje pieniądze. Łaski nie robi, dostaje pieniądze. Człowieka poznaje się po tym, jak żyje na co dzień.